Siema, w pierwszym odcinku z WRC 5 będziemy grali Mistrzostwa Świata. Sorry, że nie było dawno odcinka, ale mi się nie chciało nagrywać, zapomniałem o YouTube. Więc powraca i zrobimy sobie serię z WRC w Mistrzostwa Świata. Ja tutaj wszystko ładnie nastawiłem. To miał być wczoraj filmik, ale dzisiaj będzie, albo jutro ten dam. Naprawdę to wy już będziecie oglądać, kiedy to... O, już mogę. Jesteś twardy. Okej, okay, to będziemy grali sobie Mistrzostwa Świata. Ale zanim to zrobimy, to powiem, co ile będą się... albo nie, pokażę, jakie są auta, drużyny. I zrobimy sobie połowę jednego rajdu. No to dobra, zaczynamy od Junior WRC. Są same Citroeny, ja tylko będę kierowców pokazywał. Jak źle czytam, no to sorry, ale nie znam się tak bardzo. Charlotte Dalmasso, Alessandro Re, Ole Christian Weiby, Daniel McKenna, Johan Rossel, Terry Folk, Cornel Lucas, Quentin Gilbert, Christian Reitman, Mohamed Al-Mutawa, Christian Riedelman, Mutawa i Dalmasso. O, i to są wszyscy z Junior WRC, WRC 2 i najpierw Fordy. Nasser Al-Attiyah, Yadet Al-Raihi, Sander Parn, Frederik Achlin, Abdualiz Al-Kuwari, Nicolas Fachs, coś takiego, Eric Camilli, Jari Ketoma, i to już było, Skoda Armin Kremen, Spaka Lappi, Armin Kremer, a to już było, Peugeot, najgorszy chyba, Clay Breen, Jonathan Hirschi, Martin Kocci, no to już było, Citroen, Stefan Leferbie i Quentin Giordano, Mitsubishi Max Rendina tylko, Subaru Amon Bolland, Simone Tempestini i Gianluca Linari, Mini Valeri Gorban i Oleksii Kikiresko. Czemu tu pisze BMW, jak to jest Mini? Bez sensu trochę. To możecie mi w komentarzach napisać. To już było. WRC, Volkswagen Motorsport 1, Sebastian Ogier, Jari Matti Latvala, a to już było. Teraz Citroen Total Abu Dhabi WRT, Chris Meek, Mats Osberg, Sebastian Loeb, Al-Qassimi, no i to już było. I teraz M-Sport World Rally Team. Nie wiem, co to jest, ale okej. Okay. Elfyn Evans, od Tanak, Elfyn Evans, to tylko dwóch. Hyundai, teraz Hyundai drużyny, Thierry Neuville i Dani Sordo, Volkswagen Motorsport 2, tego tam powiedziałem jeden, Andreas Mikkelsen, a tylko on, czemu on jest drugim, jak on dobrze przyjeździ, Adapta Motorsport jest tylko Solberg, Henning, bo Peter jest w rallycrossie, Robert Kubica w Robercie Kubicy, Dernista Motorsport, Juri Protasow, Sebastian Hardonet, Hyundai Motorsport N, Martin Prokop, Benito Guerra i Lorenzo Bertelli. To są wszyscy kierowcy. I teraz sobie zaczniemy właśnie rajd. O, już 4 minuty jest filmik, o Boże. Zaczniemy sobie rajd, właśnie ten pierwszy w Mistrzostwach. Gdzie tu były mistrzostwa? O, tutaj. Czy to jest rajd? Nie, to jest to. Od nowa sobie damy. Tak, weźmiemy sobie Ogiera, ja lubię Ogiera. Weźmiemy sobie wszystkie rajdy. Tak, wszystkie 13 rajdów, czyli będzie 26 odcinków, bo zawsze po pół będzie rajd. Dobra, no to zaczynamy! A jak się zaczyna? A? Tak, jest! Pierwszy odcinek! Może nie jeszcze najlepiej, ale myślę, że moja jazda wam się będzie podobać. Odcinek będzie trwał 15 minut, może nawet trochę więcej, do 20. O Boże. Jedziemy w Entravaux Roaine. I on ma 4 km niecałe. Dobra, jedziemy Ogierem, to jest moja ulubiona kamerka.
Jedziemy! Go, go, go! Jak jest za głośno telewizor, głośno? No to ciekawe, czy mnie słyszycie. Nie wiem, bo ja się nawet nie słyszę, ale może wy mnie słyszycie. Ja nie wiem. Dobra, ja tutaj jadę. Najlepiej jak mogę. Jak macie jakieś dobre czasy, to możecie się nimi chwalić. No, może nikt nie będzie pisał, bo nie mam tak dużo sumów, że jak nie będzie pisał. Chyba 18, z tego co wiem, tak, chyba 18. Dobra, jedziemy, bo to możemy nie przegrać. Gra na poziomie średnim, jak będzie nam za łatwo szło, to sobie dam na poziom trudny. Zaczynamy od średniego. No jak będzie nam bardzo dobrze szło, to damy sobie poziom trudniejszy. Czyli tak, może przejdźmy do tej gry, jak ona się prezentuje. Zobaczmy. Trudno się trochę autami na początku jedzie, jak ktoś jest początkującym. Ale później jak tak się przyzwyczai do tej gry, no to już się jeździ tak fajnie, spoko. Co jeszcze? Gra nie jest nawet taka droga, bo 2015 jest gra i ja ją kupiłem za 120 zł, więc to nie jest tak bardzo dużo jak na grę, ale wymagania też nie są najlepsze tej gry. Trochę się głupio jeździ, poza tym te uszkodzenia są trochę takie, no jakby sztuczne. Nie wiem, no takie jakby, ciekawe czy mnie w ogóle słyszycie. Jak mnie nie słyszycie, to ten odcinek będzie do niczego. Dobra. A by był wypadek. A, ja mówiłam o tych zniszczeniach. Na przykład jak jedziemy jakiś wyścig, to nam się bardzo szybko psuje wszystko. Opony nam się psują, to jest niemożliwe. Jak co kierowcy mogą co chwilę zmieniać. Ale na szczęście w trybie kariery nie ma czegoś takiego, że zawsze nam są naprawiane, jest naprawiane auto. Jak do kolejnego odcinka, bo tak w karierze. Kariery nie robię, bo ona jest bardzo długa i nudna taka. Ja już kończę karierę, bo zostały mi ostatnie rajdy w WRC. No mam połowę, mam połowę kariery, ale ona jest krótka nawet. No długa, ale nudna. No długa, krótka. Nie wiem, ale. O, wygraliśmy. O właśnie, to jest bez sensu, że zawsze się wygrywa o setne. Ja oglądałem na YouTubie takiego gościa, on najlepiej pojechał na świecie w WRC właśnie tutaj. W ogóle ile trwa odcinek? No bo możemy mogli zrobić cały dzień drugi. Chyba, że nawet cały rajd nam się uda. Nie no, wątpię. Zobaczymy. O czym ja mówiłem w ogóle? O czym ja mówiłem? A, że oglądałem YouTubera i on miał najlepszy czas na świecie w jakimś tam odcinku, w odcinku Wali. Kurde, nie da się jeździć. Co za głupi wypadek. A, mam przewinienia, dobra. Zaczynamy. I on miał najlepszy czas na świecie, tam były te rankingi jakieś tam i on miał najlepszy czas i wygrał tylko o 3 o setne jakieś tam 89 setnych, nie wiem jak to się mówi, jakieś tam dziesiątne, tysiączne, nie wiem. Ale on tak jechał i wygrał tylko właśnie o te setne. Dobra, to my tutaj teraz idziemy. Myślę, że dosyć szybko, żeby mieć pierwsze miejsce, to. Ale to się w ogóle tak głupio zakręty wtedy wchodzi. Ale trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Ale wypadek, nie jeździ najlepiej. Poza tym ja nienawidzę rajd Monte Carlo. Szwecję lubię, ale Finlandii nienawidzę najbardziej. Później jest Monte Carlo, a później wszystkie rajdy są takie przyjazne jakby. No, rajd Szwecji jest przyjazny, ale ja go lubię. W końcu tylko tam jest śnieg. Gdzie się jeździ po śniegu chyba. Tak. Bardziej lubię rajdy po szutrze, tam gdzie można fajnie drifty porobić. I dlatego lubię takie rajdy. O czym by tu jeszcze powiedzieć?
A, co ile będą się pojawiały odcinki? Myślę, że uda mi się co tydzień, żeby się pojawiały. Myślę. Albo nawet dwa razy w weekend, ale zawsze w weekendy się będą pojawiały. To tego możecie być pewni. O czym by tu jeszcze powiedzieć? Może Agario jeszcze kiedyś nagram tą drugą część. Widziałem, że podobało wam się Agario, bo mam 19 lajków pod Agarem. Nie będzie serii z Minecraftem. Agario będę tam robił może co miesiąc jakieś odcinki. Tam, a to osobno. Kurde, no. Co jest? Nie da się jeździć. Co innego się stało z moim autem? Ja zawsze lubiłam tego Volkswagena, ale... Coś się z nim dzieje. Hamulce się zepsuły, czy co? Nie, to ma fula. Kurde, nie będę miał pierwszego miejsca. Sorry, że tak jest, ale naprawdę tu się jeździ tak trudno. Ja gram na Xboxie, padem normalnym. Ale ostatnio jak tata, bo jak się urodziłem w 2005 i tata wtedy sobie kupił nową grę. Z moich lat i to był Colin McRae Dirt 2, nie, Colin McRae 2005. Może tam kiedyś pokażę odcinek z Colina, z tego starego, ale też mam Dirta 2 na Xboxa, ale nie go przeszłam całego. I kurde, no i spodobał mi się ten Dirt. Tylko trochę się tak kieruje jak w Need for Speedzie. Ale tak to dobrze, ale widziałem, że Dirt Rally ten z 2015 można go mieć na One albo na PC, to na płycie. Nie ma niestety na Xboxa 360, ale to wtupiłem. Niestety go nie ma, ale może kiedyś kupię go sobie na PC i wam go pokażę, bo słyszałem, że ma on bardzo dobre opinie. I zaraz, czy wygraliśmy? Chyba nie. O Boże, co za masakra, 19 sekund. Wpisaliśmy się za bardzo. A ogólnie które mamy? 18. O ludzie. Bardzo źle nam poszło. I co mam z tym zrobić? Ile już odcinek trwa minut? 12. A ile to trwa? Dobra, to powtórzymy sobie ten odcinek specjalny. A już się nie da? A ja wyszłem. Kurde, a to się zapisało? Oby. Będę musiał od nowa odcinek robić. Chwila prawdy. Continue. Nie, muszę robić już ten. O, ale sknuciłam. Kurczę. Dobra, nie uda mi się wygrać tego rajdu. Niestety. O ludzie. Chyba mi się nie uda. Ten odcinek był fatalny. Dobra, musimy teraz nadrabiać, a nie się załamywać. To był masakryczny odcinek specjalny, mówię wam. No kiedyś w rajdzie Monte Carlo wygrałem o 20 sekund z kimś, no to muszę nadrobić. A już minęło... Dobra, ostatni odcinek specjalny. Kurde. Źle, bardzo źle. Nigdy nie przegrałem rajdu Monte Carlo, to będzie mój pierwszy raz. Gdy przegram Ride Monte Carlo, bo jechałem Ride Monte Carlo 3 razy. Ale w ogóle coś się z autem stało, mi się tak dziwnie nie jeździ teraz. Nie! Co jest? Dziwnie się jedzie, no pierwszy odcinek był genialny po prostu. A drugi to była masakra, a teraz? Znaczy jest trochę lepiej, bo tak nie wypadam co chwilę, ale i tak jest źle, bardzo źle. On się cały czas psuje, ciągle mi się tak mocno psuje. Dobra, musimy jechać. Ale ta gra jest trochę dziwna, jak się nie jeździ. Ja kiedyś jechałem w rajdzie Wali, walnąłem w mur, odbiłem się jak piłka. A jak mój tata jechał też w Radzie Wali, bo wtedy robiliśmy na multiplayerze, graliśmy ze sobą, to wjechał w jakąś górę tam, grał pierwszy raz w WSC, wjechał w jakąś górę, odbił się od niej, poleciał do nieba na jakieś mury
później spadł i miał uszkodzenia jakieś bardzo poważne. No bo było trochę głupio takie, jak głupio wyglądało. Dobra, jadę tu, bo jak ja gadam, to jest bardzo źle. Może to przez to, to tylko przez was, że muszę do was gadać. Szybciej! Maluszku, masz jeden rok. Jeden rok? On nawet nie ma roku. On dopiero został produkowany. Zapylaj mój Bobasie! Bobas, 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 Bobas. W kolejnych rajdach będę się starał wygrywać, bo wtedy już raczej nie wygram. Nawet w tym odcinku może nie wygram. Ale dziwne, bo wszystkie linie miałem zielone. A skończyłem na 18, bo po co tam te linie? Skończyłem sektor i dostaję zieloną. A jak grałem na multiplayerze, to jak tata miał miał czerwoną, bo ze mną przegrywał tam. Jedź na fulla! Dobra. Nie wiem, jakie mam miejsce, bo się nie patrzę, jak będę miał drugie albo dalsze. Yes! Jestem już na 12. Mała jest w ogóle różnica. Dobra, to chyba już 16 minut. To w tym odcinku było na tyle. No to narka do kolejnego odcinku, drugiej części rajdu Monte Carlo. Głupi rajd. Narka!